drogie, cudowne, ukochane kandydatki na księżniczki, drogie, ukochane, cudowne kandydatki na kobiety, drogie, cudowne kandydatki na panie. Chcę wam powiedzieć, że ktoś was oszukał, pozwalając wam przyjąć, że cechy męskie uważane za pozytywne również będą pozytywnymi cechami u kobiet. I bardzo często się zdarza, że kobieta jednym tchem wymienia swoje pozytywne cechy. Wśród tych pozytywnych cech, takich jak piękne oczy, piękne duże oczy, smukła sylwetka, do tego dochodzą takie cudowne kobiece cechy, jak chociażby cieplutkie serduszko, czułość. I do tego wszystkiego kobieta tak jednym tchem wali, że jedną z jej pozytywnych cech jest ambicja. Czy kobieta jest, jak jest ambicja, to jest pozytywne. Ktoś wam wcisnął kit, który jest zupełnym kłamstwem. Jeżeli kobieta jest ambitna, to znaczy, że jest nieszczęśliwa. Jeżeli kobieta jest ambitna, to znaczy, że jest samotna. Ambicja prowadzi do samotności. Czyli mężczyzna, gdy jest ambitny, to on zwycięża. To on stara się osiągnąć coś więcej, żeby wejść na wyższy poziom rozwoju, na wyższy szczebel społeczny. Natomiast jeżeli kobieta wchodzi na wyższy szczebel społeczny dzięki swojej wysokiej ambicji, to nie zyskuje nic w oczach mężczyzny, a wprost przeciwnie, traci. I te kobiety, które są takie ambitne, są samotne. A kobieta, jak jest samotna, to nie jest szczęśliwa. Nie wiem, kobiety, drogie panie, czy wy spotkałyście kiedyś jakąś samotną, szczęśliwą kobietę? Bywają samotne kobiety, uśmiechnięte, które się nauczyły uśmiechać i chodzi z tym uśmiechem nawet do terapeuty lub do psychiatry, po następne psychotropy. Natomiast, drogie panie, proponuję, abyście się zastanowiły, że ta ambicja to jest krzywda, którą wam zrobiły wasze babcie albo mamusie. I dlatego zrezygnujcie z ambicji, drogie, cudowne kandydatki na księżniczki i kobiety. Zrezygnujcie z ambicji. Bądźcie po prostu miłe dla facetów.